W środowe popołudnie 13 czerwca w Domu Kultury w Kętach odbyła się gala finałowa konkursu o Złoty Klucz Wiolinowy. Młodzi muzycy mieli okazję walczyć o główną nagrodę już po raz czwarty. Zwycięzców wyłoniło trzyosobowe jury w składzie Grzegorz Niemczuk, Anna Grzmielewska oraz Tadeusz Janiak. Gala zaczęła się od krótkiej przemowy dyrektora Domu Kultury, pana Krzysztofa Balawendera, po którym swoje refleksje po przesłuchaniach wyraził przewodniczący jury Grzegorz Niemczuk. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród laureatom konkursu. Grand Prix oraz Złoty Klucz Wiolinowy otrzymała Agata Angelika Żoska z Chorzowa, która grała na harfie. Po rozdaniu nagród zaprezentowali się na scenie wszyscy laureaci. Na koniec wystąpił młodzieżowy zespół Big Band z Państwowej Ogólnopolskiej Szkoły Muzycznej 1. i 2. stopnia w Bielsku-Białej.